Siemanko, ja jestem Luke, witam was bardzo serdecznie, to jest Titanfall i gramy sobie live oczywiście potyczkę pilotów na mapce. Na mapce nie pamiętam jakiej, posterunek 207 chyba. Też się zrobię niewidzialny. Pierwszy raz gram na tej mapce. Na razie przegrywamy. I tej mapki, no, kompletnie nie znam. Wydaje mi się, że tędy dojdę do przeciwników. Mamy dwóch. Ha! Kopniaka mu sprzedałem, udało się. Kolej zginął, ale nie dostałem asysty, nie wiem czemu. Mam kolejnego. Strasznie mi się ta broń podoba. Aczkolwiek nie jest to naprawdę easy broń do gry. Jest to jedna z trudniejszych. Dlatego, że ona ma dużą szybkostrzelność i sprawdza się najlepiej na bliski dystans. Mam go. A jeszcze gram z tłumikiem, co jeszcze bardziej zmniejsza damage i zasięg. Przynajmniej w Titanfallu. Ale na taki bliski i powiedzmy średni dystans ta broń sobie jakoś radzi. No tutaj akurat widzicie, karabinek i nie miałem szans. Ten karabinek jest troszeczkę za dobry moim zdaniem. A z takiej odległości to już nie ma co strzelać, zobaczcie. Hitmarkery są takie szare, więc to znaczy, że bardzo mały damage zadajemy. Same asysty, ktoś tu jest nade mną. Włączamy maskowanie i lecimy. Już kampił tutaj. Strasznie dużo tutaj robi movement. Jeśli potrafimy dobrze skakać, unikać strzału przeciwnika, to możemy tutaj wygrać dużo potyczek. Próbuję hakować tą wieżyczkę. Na szczęście mi się udało im przeszkodzić. Tego słyszałem, jak hakuje tę wieżyczkę. Biegie. Ach, wiedziałem, że tylko będę chciał nie zhakować to. To mnie zabiją. I bardzo ważna jest tu celność, słuchajcie. Celność przede wszystkim. Zabiłem go, był ranny. Bo niemożliwe, żeby tak szybko zginął z takiej odległości, z tego SMG. Jest, moja celność jeszcze nie jest dobra w tej grze. Ale staram się. Nowa asysta. Dobra, zaczynamy wyrównywać. Jest ok. Wynik chodzi oczywiście. Jeden punkt przewagi mają tylko oni. Także nie jest źle. Dobrze, zginął. Trzeba bardzo często się obracać za siebie, bo
Często mi ktoś te plecy robi, bo nie ogarnąłem. Patrzcie, dwóm plecy robię. No, nie. Nie wiem co to było, ale... What the fuck w ogóle? Myślałem, że typek jest nade mną. A on był... Dobrze, wiedziałem, że będzie ranny i zginie. Jakiś feze. No na pewno. Jest! Widzicie, skoczyłem i koleś nie wiedział co ze mną zrobić. Masz kopa. Ach, zabił mnie. SMG też. Nie ma to jak biodro pała, co? Ale zobaczcie, jak żeśmy ich zmiażdżyli. Kiedy tu wszedłem tego meczu, to żeśmy przegrywali, a teraz ładnie wyrównaliśmy wynik. Gdzie ten typek zniknął? Dobrze. Naprawdę nie jest tu łatwo celować. Możecie mi uwierzyć. Spróbujcie sami. Mam go. Z takiej odległości już nie ma kompletnie sensu strzelać. A gdzieś tędy będzie biegł. Zobaczcie, ile tu się dzieje w ogóle na tej mapie. Ach, no kurczę, myślałem, że on podskoczył do góry, ale niestety slamiłem. Jeszcze jeden kill i wygramy. Jeszcze jeden. Coś czuję, że tędy. Na górze jest. Mam go. Aj, wieżyczkę skakował. Dobra, niech on kakuje tą wieżyczkę. Chodzi oczywiście o teammate'a. Gdzie ten statek od nich jest? Tutaj. Będzie. Ja sobie gdzieś z daleka stanę i będę namierzać ten statek. No i za to. O Jezus, ale mi się ładny wynik udało ugrać. Bardzo się z tego cieszę. 25 na 5. Naprawdę nie jest łatwo takie wyniki w tej grze, słuchajcie, ugrywać, ponieważ tutaj akcja jest bardzo, bardzo dynamiczna. Bardzo dużo się dzieje. Bardzo dużo liczy się celność. Bardzo dużo liczy się broń, jaką się dobiera. Zazwyczaj wszyscy biorą ten pistolecik z aimbotem i karabinek, który jest nieco za dobry. Chodzi mi oczywiście o ten pistolet z wzmocnionym namierzaniem. To jest coś, coś z tym nie tak jest. Karabinek też jest troszeczkę za mocny. No i ogólnie tak to oprócz tych dwóch broni gra jest świetna, super się gra, także naprawdę wam polecam. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, ocencie film, do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych filmikach, no i hej!